Witajcie w kolejnym odcinku dreszczyku z Kamilem. No i jak widzicie, tu są te drzwi, które były w poprzednim odcinku. Cały czas gram w tą samą noc. I jeszcze raz, żeby czegoś nie zapomnieć przypadkiem, sprawdzę wszystkie szuflady, które tutaj są. Ale myślę, że już wszystko zabrałem, ale chcę się tak tylko upewnić. Dzięki, że uczestniczycie w życiu na modanagranie.pl oraz na Facebooku, na facebook.com/modanagranie, ponieważ no widzicie, na przykład tutaj znalazłem chemikalia, gdybym tutaj nie sprawdził, tych szafek też nie otworzyłem. O, kolejne chemikalia, widzicie, jednak moja gra czasami zawodzi. Tutaj też coś jest. O, jak widzicie, zawsze otwieranie w tej grze wszystkiego się przydaje. Okej, więc z tego... Oho! Mamy tego dość dużo. A, B, C, D, E, F. Świetnie, chyba już wszystko. Mam rację? No już nic nie ma. A, widzicie, jednak... Ta gra jest taka zaskakująca i czasami wkurwiająca. Aha. Czyli mamy pieski nadal, tak? Jednego zabiłem, chociaż... Ja wolałbym go zabić. Hej! Pieseczku! Piesku! Chodź do tatusia. Chodź do pana. Tu jestem. Tak. Dokładnie tutaj. I chętnie ci wsadzę ten czubek kilofa w twój pyszczek. Boom! Headshot. Teraz mam wprawę. To śpi. No, jeden użytkownik w swoich radach, w komentarzach napisał, że psy lepiej bić z góry niż z dołu, tak jak ja to robię. I pewnie się zgodzę z tym, bo ja na takie rzeczy nie zwracam akurat uwagi. Nie widzę żadnego psa. Ja pierwszy cios zazwyczaj wolę wykonać właśnie z dołu, w ten sposób. No ale jak mówisz, że z góry lepiej się bije, to pewnie tak jest. Więc mamy wykończonego kolejnego pieska. Jakiś rodzaj zbiornika. Tędy? Nie, drzwi się zaklinowały. Powinien być jeszcze ostatni pies, chyba że tego ostatniego psa zabiłem. O nie. Powinien tu gdzieś być. I jest. Zajdziemy go od tyłu, doggy style. Doggy style, baby. No ile ty masz HP, stary? No z życiem nie za bardzo, raz mnie ugryzł. Chciałem powiedzieć uchlał. Uchlał dotyczyłoby tej kreatury, która chciała mnie zabić. Monstrualna pizda. Jezioro, jestem w kierunku jeziora. Co to za jezioro? Może będę mógł wypożyczyć jakieś łyżwy? No ale chyba możecie mnie pochwalić, prawda, że jednak z pieskami już jako tako sobie daję radę, nie? Ta gra mi się coś zacina, nie wiem czy to jest wina kabla, że tutaj mi coś w myszce. A co to jest tutaj? To jest w ogóle jakaś jedna wielka ściema z tymi parami. Nie mam zielonego pojęcia jak to wykorzystać. Może kiedyś się dowiem. No nic, mamy jeziorko. Co to jest za jeziorko w ogóle? O, nienawidzę tuneli. Co to jest? Jeszcze mógł coś wypakować z tego plecaka. Wow. Zapisuję gra i wreszcie coś tutaj takiego bardziej jasnego w tej grze, prawda? Jezioro. Jezioro. Ale pewnie się zawali, nie? Nie. Wow. O. Ciekawe jak wrócę. Jak wrócę. No dobra, próbujemy tutaj. Jest. O, nawet mam pełne życie. Tylko co mi to dało tak naprawdę? Tam jest zapis, prawda? O, jak ja bym chciał wyjść na zewnątrz. Come on. Mogę tu coś z tym zrobić tutaj? Nic konkretnego? Po co w ogóle tutaj jest to jezioro? O, co to jest? Chyba mamy Joe'ego, tak? Tak się nazywał? Dobrze mówię? Tak. Joe chyba tutaj sobie utonął lekko. Co ma w ręce? Wydaje się solidny. Ale mało co tutaj jest takie, na jakie wygląda. To by było ohydne odciąć mu rękę. Prawda? Ale dużo rzeczy tutaj w tej grze jest ohydnych. Mam łom. No nic, trzeba się udać z powrotem. Bo nic innego tutaj nie widzę. Więc próbujemy. O, nawet szybko poszło. Ale tutaj będzie naprawdę masakryczny problem z tym wszystkim. Bo tutaj rozbiłem tą krę A chyba nie powinienem po prostu tego robić. O, dał radę. Chyba coraz lepiej gram w tą grę. Tylko co teraz? O, dał radę znowu. Nie jest tak źle. Dobra, mam łom. Więc łom mi na pewno się w jakiś sposób tutaj przyda. Tylko dlaczego? Tego jeszcze naprawdę nie wiem. Tutaj nic nie ma. Zapiszę sobie grę. Ktoś lub coś chciało mnie zabić. A może tutaj? O! No ale nic tutaj nie ma. Plecaka, nie mogę nic tutaj z plecakiem zrobić, więc spadam stąd. No i warto czasami jednak nie trzymać tego kilofa w ręce, bo niektóre sytuacje są naprawdę wymagające w tej grze. Na przykład jak wchodziłem w jednym szybie wentylacyjnym, jak widzieliście, próbowałem coś zrobić łomem, a jakbym tylko wyłączył łom na chwilkę, to bym wiedział, że wystarczy w ten szyb wentylacyjny zwyczajnie kliknąć, a nie go rozwalać, żeby wejść. No nic, jesteśmy teraz tutaj, byliśmy w magazynie. Więc może teraz pójdziemy do sekcji B albo do spalarni. Więc teraz tak, tutaj w prawo i prosto. Tutaj w prawo, prosto. Nie, coś zwaliłem. Tutaj chyba miałem przejść, tak? No jasne, że zwaliłem. Hej, to jest dziwne, bardzo dziwne. A nie, dobrze idę. Teraz cały czas prosto. O! Co? Gdzie jestem? No nic, najpierw pójdziemy do spalarni. O! Więc po to był łom. Hej, gdzie on jest? Jest tutaj. Patrzcie, jak się schował. Taki mało widoczny był na tym tle. Ja już jestem ślepy. Nie no, chociaż przyznajcie mi rację, że był mało widoczny. Okej? Był mało widoczny? Był? Gdzie jesteś, mój rycerzu w lśniącej zbroi? Czy naprawdę udało ci się dotrzeć tak daleko? Nie mogę doczekać się uwięziony w swej jaskini rozpusty. Być może bogowie zabawili się mym kosztem po raz kolejny, skazując mnie na jeszcze więcej lat pobytu w tym miejscu wiecznej nocy. Lecz teraz może przez me błędne rady spotkał cię koniec. Czy zabrała cię śmierć? Proszę, nie zostawiaj znowu nieszczęsnego Reda samemu sobie, tak jak wszyscy pozostali. Jesteś tu, Red? Red! Red w ogóle chyba kontroluje to wszystko i tak naprawdę wątpię, żeby Red w ogóle był jakiś strasznie miły. Tutaj by mi się przydała latarka, ale nie mam baterii za dużo. Albo trudno. Co to za miejsce? Naprawdę, ej, słuchajcie, co to w ogóle może być za miejsce? Kto... wow. Tu jest naprawdę mrocznie, ale kto buduje takie rzeczy? Nie wiem, do tego światła się o wiele bardziej przyzwyczaiłem, z tego co... O, nie, nie, nie. Tak na pewno nie otworzę tych drzwi. Już tak prędzej. O. No i znowu jesteśmy na etapie takim, że trzeba szukać i przeglądać każde możliwe zakamarki tego pomieszczenia. Ach, to pomieszczenie posłuży mi za mieszalnię mikstury, a wskazówek udzieli mi moja książka. Już nie doczytałem. Okej, mam sznurek. Co my tu jeszcze mamy? Tu jest jakiś zlew. Tu jest coś, co mogę wysadzić. Nie, to jest butla. Tego nie będę wysadzać. Okej, mam to. Tu jest jakaś książka, której nie mogę sprawdzić. Szklane zlewki. W szafie nic nie ma. Na tej szafie ala dywan też nic nie ma, więc chyba mogę się zabierać do pracy. Najpierw zapiszę grę. I coś mi się zdaje, że to już może być znaczna końcówka tej gry, z czego pewnie część z Was może się cieszyć, bo wtedy zacznę kolejną część Penumbry, która jest, z tego co mówiliście w komentarzach, bardzo, o wiele bardziej straszna niż ta, bo ta jest takim wprowadzeniem do samej Penumbry i dużo osób mówi, że Penumbra jest o wiele bardziej straszna niż Amnezja. Oczywiście mówię o Penumbrze dwójce i trójce. Ale czy to prawda? W sumie... Ups. To musi być gaz, okej. Więc mam tutaj książkę i notatki, prawda? Magnes, wapń, bar, chlor, fosfor, sód. Więc tak zrobimy. Tak, ale te chemikalia mają tylko symbole liter. Co mi to daje? Co mi to daje? No niestety teraz mi nie jesteście w stanie podpowiedzieć. Aha. Może po prostu zgodnie z literkami powinienem to robić. Czy coś ominąłem? Nic, posłużę się mojej kompendium wiedzy. Okej, D i F, z tego co pisze książeczka. Tylko nie wiem, możecie napisać mi w komentarzach jedną rzecz. Czy tutaj chodzi o to, że ja mogę sobie tutaj jakby metodą chybił, trafił to robić, czy znowu coś pominąłem w tej grze? Napiszcie mi w komentarzach, czy po prostu chodziło o to, że miałem sobie to jakoś dopasować metodą chybił, trafił, czy jednak gdzieś była informacja na temat tej mieszaniny, że akurat to było D i F, a nie odwrotnie, ok? Dobra. Dobra, czyli nie wiem, może póki co, bo na razie mam checkpoint, zapiszę sobie grę. I lecimy dalej, bo to może być w sumie końcówka tej całej gry. No nic, akurat tutaj z tego co jest, poradnik mi mówi, że mam z tym pieroństwem iść przez całą drogę. Aż do Reda, niby, który jest zawalony. A! Hej. Ała. Jesus. Czyli już wiem o co chodzi, po prostu muszę być bardzo ostrożny. Teraz rozumiem. Ale ze mnie... kretyn. Widzieliście jak ja to niosłem? Ale powiem wam, że jak mam przy tym skakać? Powiedzcie mi, jak mam przy tym skakać? Coś czuję, że to będzie gra w stylu właśnie tej... beznadziejnej ośmiornicy. Dałem radę. Dałem radę. Dałem radę. Nic nie widzę pod nogami, ale... Dałem radę. Kolejny raz. Bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie. Idę sobie. I świetnie... podkreśla właśnie fizyka... Nie, ja podkreślam fizykę w tej grze. Jest świetna i musicie mi to przyznać. Jak ja mam to teraz zrobić? O, dało radę. Tylko w którym miejscu mam to teraz postawić? O Jezus Maria, ale się wystraszyłem, że to mi spadło. No dobra, tu jest ląd. I zapalniczka. I uciekamy. Co tam jest? Co tu jest? Końcówka gry, tak? Oby to było koniec gry. Drzwi zamknięte. Wentylacja jakaś. Tutaj nie wiadomo co. Nie mogę nic tutaj zrobić, podnieść i tak dalej. Śmieci. Masę śmieci, wentylatory. Tu? Dobry wieczór, ty naprawdę przyszedłeś. Tak wiele powinno mi teraz przejść przez gardło, ale słowa powylatywały mi z głowy. Przyszedłeś, jesteś taki ładny, lecz Red był niedobry. Przyzywają mnie już za światy, więc podejrzewam, że jeszcze jeden występek niewiele zmieni. Przyprowadziła cię tu nie gwiazda przewodnia, lecz fałszywy pretekst. Nie mogę udzielić ci odpowiedzi, których pragniesz. Być może chcesz odnaleźć to, czego szukasz, ale to tylko ułuda. Nie wiedziałeś, czego szukasz za tym wielkim ołowianym wejściem, bo gdybyś wiedział, szukałbyś wszystkiego innego na świecie, tylko nie tego. Nie? Klucz zostaje tutaj ze mną, gdyż okropny żywot, który wiodłem, jest i tak lepszy od tego, co czeka cię za tymi drzwiami. Jak na mojego następcę, to twoje szaleństwo jest godne podziwu. Lecz z pewnością zastanawia cię, dlaczego ta metalowa płonąca komora przemawia do ciebie głosem Reda, gdyż to ja, twój towarzysz, zamieszkuję w niej. Widzisz, czekałem na ten dzień przez tak wiele lat. Nie pozwolili mi umrzeć, oni... Części mojej głowy nie należą do mnie, a sam nie mogę odebrać sobie życia, to wbrew zasadom. Proszę, ból ciągnie się od tak długiego czasu. Pragnąłem jedynie przyjaciela, lecz teraz czas na pogaduchy i piwko przy ognisku przeminął. I mam nadzieję, że wkrótce zakończy się moje życie. Stoję tu u wrót śmierci tak długo. Proszę, poproś ją, by mnie zabrała. No ale co jest? Czyli mam go zabić. Ale ironia. Gdzie jest krzyż? W penumrze. Mam go zabić? Tak po prostu? Uwolniłem Reda. Ale co ze mną? Jak kończy się przebudzenie? Chyba muzyka mówi sama za siebie, że jednak coś się złego tutaj zakończyło, prawda? Co my tutaj mamy? Tutaj chyba w tym pomieszczeniu już nic nie ma. Więc... co czeka mnie w takim razie? Co czeka mnie? On wspominał coś o kluczu, prawda? Mogę wyjść, patrzcie. A nie, nie mogę. Łom? Słuchajcie, legendarna chwila. A. Odciąć zasilanie. Chyba wiem, jak to zrobić. I can do that. Nie? Nic z tego? Come on, słuchajcie. Nic z tego, nic kompletnie. Nie mogę nic tutaj zrobić, tak? No właśnie chcę przeciąć te... Dobra, żeby nie przedłużać, jednak skorzystam z tego. No tak, tylko jaki klucz? Coś ominąłem, słuchajcie, coś ominąłem. Dobra, czytam na głos, bo... zapłon. Gdy już będzie po wszystkim, wysuń szeroką szufladę na dole i zabierz z 11 klucz Reda. Nie, nadal nie trzeba. Jeszcze raz, czekajcie. Ok, wybuch odblokuje przejście. Udaj się długim korytarzem do sporej sali, skręć w prawo i kontynuuj wędrówkę, aż dojdziesz do mniejszego pomieszczenia z wielką, okrytą kratą w środku, pokrywą. Obejrzyj animację i posłuchaj Reda, a następnie przyciśnij przycisk 10 z napisem zapłon. Gdy już będzie po wszystkim, wysuń szeroką szufladę na dole i zabierz z 11 klucz Reda. Ej, aha, no patrzcie, jakie to jest... Jakie to jest proste. Tylko trzeba zwracać na te pieprzone szczegóły uwagę, no... Ja nie jestem dobry w zwracaniu na takie pierdoły uwagi. Czy szczailibyście się, że tam akurat jest jakaś dupna szuflada? Nieźle, chyba on w tym miejscu był i nadawał przez radio, tak? Ta gra jest świetna, podoba mi się. Trochę to dziwne. Co to jest? No nic. Muszę odciąć zasilanie. Mam nadzieję, że przeczytaliście dokładnie to, co było na tej kartce, bo to jest dość ważne, to były w sumie zapiski. Tutaj był odgłos, tak jak właśnie myślałem, i jest skrzynka. Więc na te rzeczy po prostu trzeba jednak zwracać uwagę. No nic, to już jest końcówka gry, słuchajcie. To jest ostatni odcinek tej właśnie Penumbry. Pierwszej części Przebudzenie. Zobaczmy, jak się gra. Czemu Red sam nie mógł tego po prostu otworzyć i wyjść stąd, tak jak ja to zrobiłem teraz? Widzicie tą postać tam? Może ona mi pomoże. O! Co się dzieje? Wow. No nic, słuchajcie. To był prolog. Penumbra Przebudzenie jest prologiem, jest wstępem do prawdziwych części, czyli części drugiej i części trzeciej. Naprawdę było mi trudno grać i rozwiązywać niektóre łamigłówki, które tutaj były, które później okazywały mi się bardzo proste. Kim był Red, co robił, w sumie nie wiem, czy chodziło tylko i wyłącznie o to, że zawaliło mu się tam przejście i tak dalej. Ale miło było z wami przechodzić tą serię, mam nadzieję, że wy też przeszliście ją. Jeżeli ją przeszliście, napiszcie swoje doznania podczas tej gry i jak mniej więcej przeszliście to wszystko. Fajnie by było, jakbyście polecili tą serię oraz ten kanał znajomym, którzy też grają w różne gry. Bardzo by było fajnie, gdybyście dodali ten kanał do polecanych kanałów na swoich kanałach. To by było bardzo miło. Łapkujcie, subskrybujcie i dzięki, że byliście ze mną przez tą całą serię. Do zobaczenia na modanagranie.pl i na naszym Facebooku. Trzymajcie się. Cześć. Aha, zobaczycie już jutro kolejny odcinek z następnej części. Taka mała zapowiedź. Cześć.